Uczucie zrodziło się, kiedy studiowali w szkole aktorskiej. Wydawali się idealną parą. Snuli plany na przyszłość. Jednak ona zakochała się w innym. Mijali się na korytarzach, szkoły na ulicy miodowej. On od razu zwrócił uwagę na otwartą, serdeczną, pełną energii dziewczynę. Anna Szczepaniak odznaczała się nie tylko urodą, ale i dużą wrażliwością. Andrzej. Strzelecki był raczej skryty, zdystansowany, spokojny. Reklama oboje pochodzili z Warszawy, mieli swoje ulubione zakątki. Gdzie chętnie chodzili na spacery. Tematów do rozmów im nie brakowało. Fascynowali się literaturą, kinem. Nie rozstawali się także na zajęciach. Młodzieńcze zauroczenie przerodziło się w poważny związek uchodzili za szczęśliwą parę, uzupełniali się, snuli plany na przyszłość. Strzelecki oświadczył się i został przyjęty. Wyznaczyli nawet datę ślubu. Kiedy kończyli studia w 1974 roku, Ania miała 23 lata, Andrzej 22. Nie do końca był przekonany, że chce być aktorem. Dlatego zaczął studiować drugi fakultet, na Wydziale Reżyserii. Tymczasem jego ukochaną. Świeżo upieczoną absolwentkę PWST Aleksander Bardini zaprosił do udziału w telewizyjnej adaptacji trzech sióstr. Otrzymała też angaż w Warszawskim Teatrze Polskim. Czuła, że spełnia się jej wielkie marzenie. Wtedy na drodze ani stanął Andrzej Jądkowiak. Piętnaście lat starszy aktor był kolegą, ze sceny. Stworzył wiele znakomitych ról w teatrze telewizji i w filmach, między innymi w Kochankach z Marony. Charyzmatyczny, przystojny, miał w sobie coś magnetycznego. Zrobił na niej ogromne wrażenie: kompletnie straciła dla niego głowę. Nie przeszkadzało jej to, że ma żonę, ani że boryka się z problemem alkoholowym. Mocno wierzyła, że pomoże mu wyrwać się z nałogu, że dla niej przestanie pić. Mężczyźnie imponowało, że jest adorowany przez młodą kobietę. Specjalnie nie zabiegał o jej względy, ale nie był obojętny na miłość. Strzelecki zauważył zmianę w zachowaniu narzeczonej. Widział, że coś ją dręczy, a dawne uczucie straciło ogień. Jednak nie spodziewał się najgorszego. Pewnego dnia Ania powiedziała że zrywa zaręczyny i odchodzi. Domyślał się, że w jej życiu pojawił się inny mężczyzna. Tymczasem Antkowiak zwolnił się z Teatru Polskiego i wyjechał do Olsztyna. Ona również złożyła wymówienie. Chciała dzielić życie z ukochanym, zostać jego żoną. Te plany zniweczyła nagła śmierć wybranka. Prawdopodobnie w wyniku pobicia trafił do olsztyńskiego szpitala. Zmarł po kilku dniach z powodu tętniaka mózgu. Anna wpadła w rozpacz. Cały jej świat się zawalił. Nie umiała sobie z tym poradzić i czterdzieści dni po śmierci Antkowiaka wyskoczyła z okna kamienicy w Warszawie. Miała niespełna dwadzieścia osiem lat. Dziennikarze dobrego tygodnia próbowali na wspomnienia, o ani namówić Andrzeja Strzeleckiego. Przepraszam, ale nie chcę o tym rozmawiać. To zbyt. Poważna sprawa tragedia? Żyje jeszcze jej rodzina, nie chciałbym kogoś urazić, mówi. Dobremu tygodniowi. Dla niego to wciąż bardzo bolesna karta w życiorysie. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.